Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Witam państwa serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dzisiaj będzie o drożyźnie, o rosnących cenach, także żywności. I mamy gościa specjalnego, kogoś, kto o polskim rolnictwie wie prawie wszystko. Dwukrotny minister rolnictwa, były wicepremier, były kandydat na prezydenta, wieloletni szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Jarosław Kalinowski. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, witam panie pośle. Pragnę podziękować za zaproszenie do Wolnego Radia Europa. Może do tego, co pan poseł mówił przed chwilą, przedstawiając mnie, dodam, że nadal jestem rolnikiem. Dobrze. Razem z synem prowadzimy gospodarstwo wielokierunkowe, użytkujemy około 70 hektarów. Aha, no to już czyli, takie... czyli to nie jest tylko kwestia jakiejś znajomości trochę na odległość, tylko bezpośrednie funkcjonowanie w tym obszarze. I to takie produkcyjne już na rynek, prawda? No, od zawsze. Tak. Był pan też wójtem. Miastowi lubią sobie robić żarty. Wójt, sołtys, a to przecież bardzo szacowne, demokratycznie wybrane funkcje, prawda? Mój dziadek kiedyś był sołtysem, teraz syn jest sołtysem. A? Ja byłem wójtem, ale no, przenosząc to na realia miejskie, no, wójt jest odpowiednikiem burmistrza czy prezydenta. W gminie, która liczby, nie ma... Liczby oczywiście tutaj grają rolę, bo gminy wiejskie to jest kilkanaście tysięcy mieszkańców. Miasta kilkadziesiąt, prezydenckie powyżej 50 tysięcy, ale problematyka jest ta sama i działanie ukierunkowane na rozwiązywanie najważniejszych problemów, które stają przed tą lokalną społecznością. Ja zostałem wójtem w 90 roku. A, trudny to czas był, dla wsi. To był trudny, ale ja w tej chwili o samorządzie chcę powiedzieć jeszcze dwa zdania. No, narodził się wtedy nam samorząd. Przedtem byli naczelnicy, prawda? Wcześniej byli naczelnicy, rady narodowe, gminne, a które nie miały praktycznie żadnych kompetencji ani budżetu. Myśmy w 90 roku jako te społeczności lokalne od gmin po największe miasta zostali upodmiotowieni. Nie przypadkiem do dzisiaj się mówi, że ta reforma samorządowa to była jedna z najlepszych, a może najlepsza reforma, najbardziej udana w Polsce. To była też prawdziwa szkoła tej demokracji, aha, zarządzania, decydowania o najważniejszych sprawach. No ale to zdaje się naszemu obecnemu rządowi przeszkadza i podbierają środki, prawda? Właśnie. Klasyka, nowe zadania bez środków. Ale też powrót do tego, co było. No komuno, przepraszam, niestety wróć. Teraz przy okazji tego Polskiego Ładu, pisowskiego ładu, samorządy dostaną w sumie w skali kraju jest to około 15 miliardów mniej własnych środków do rozdysponowania. Ulgi dla ludzi, ale bez rekompensaty dla samorządu. Rząd mówi, prawda? Tak, no tak, ale my wam to zrekompensujemy. A. Ale wójt, burmistrz, prezydent będzie wisiał na klamce u ministra, u wojewody, dostanie klucza politycznego albo nie dostanie. No, no komuno, tak jak, komuno niestety wróci. Tak jak z funduszem inicjatyw lokalnych. Dokładnie pamiętamy tak, te czeki tak, dla swoich, dla pisowskich tak gmin tylko. Coś okropnego. Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło wniosek o wotum nieufności dla ministra Grzegorza Pudy. Pewnie się nie uda, a dlaczego podpadł? No nie udało się, bo już jesteśmy po głosowaniach, ale proszę mi pozwolić, panie pośle, na takie dwa zdania szersze perspektywy. Wtedy, w momencie, kiedy my teraz rozmawiamy, przed Trybunałem Konstytucyjnym pani Julii Przyłębskiej. Pani magister Julii Przyłębskiej toczy się postępowanie z wniosku premiera o tym, że nasza konstytucja, prawo polskie ma wyższość nad prawem unijnym. Jeżeli dojdzie do orzeczenia, no powiedzmy, że jest spodziewanego po tym składzie nominatów politycznych Jarosława Kaczyńskiego, no będzie to katastrofa i nie jakaś tam w przyszłości, ale już za chwilę. A dlaczego dla polskiej wsi? Polska wieś rocznie, rolnictwo, dzięki obecności na jednolitym europejskim rynku eksportuje za ponad 30 miliardów euro. Oczywiście importujemy. To jest nasz drugi sukces eksportowy. Jesteśmy na drugim miejscu pod względem eksportu. Importujemy oczywiście, ale to jest w tej chwili na poziomie 20 miliardów, czyli ponad 10 miliardów euro mamy nadwyżki w tym handlu. Gdyby nie dostęp do tego jednolitego rynku, to najkrócej mówiąc, polskie rolnictwo udusiłoby się pod ciężarem własnej produkcji. 50% to, co pan poseł mówi, drobiarzy, produkcji drobiarskiej jest eksportowane. No rynek unijny.
prawie 90% polskiej wołowiny. Jesteśmy na pierwszym miejscu w produkcji pieczarek, czwarte miejsce, piąte w produkcji mleka. 40% mleka przetworów mlecznych eksportujemy. No i jesteśmy supermocarstwem w jabłkach, prawda? W jabłkach, w owocach miękkich. Ale teraz wróćmy do tej rozprawy przed Trybunałem. Jeżeli przez wyrok Trybunału, nominaci polityczni PiSu, na telefon z Nowogrodzkiej, polskie sądy będą wyeliminowane tak naprawdę i rozstrzygnięcia z wymiaru sprawiedliwości unijnego, bo trzeba dzisiaj powiedzieć, że polski sędzia jest sędzią unijnym. Moment. Już chyba po wczorajszym orzeczeniu TSUE tylko konstytucyjnie wybrani sędziowie. Sędziowie mianowani przez neo-KRS już sędziami europejskimi nie są. Bałagan się nawarstwia, ale kluczowe naprawdę będzie to, co za chwilę ewentualnie nastąpi. A to jest fundament, jednolity system prawny sądowniczy unijny. To jest fundament jednolitego rynku. Ja nie przypadkiem mówiłem przed chwilą o tym dostępie i korzyściach, jakie czerpiemy z jednolitego rynku, no bo bez jednolitego wymiaru sprawiedliwości uznawanego w całej Unii Europejskiej nie ma jednolitego rynku, nie ma tego handlu, nie ma inwestycji, nie ma przepływu kapitału. Bardzo się cieszę. I tu jedno zdanie na koniec. Przed panem ministrem Pudą, od którego zaczęliśmy. Ten rząd jest nieszczęściem dla Polski. Rządzą Polską, tak to wprost powiem, szaleńcy na czele z... I partacze, oni się nie znają. Na czele z panem Jarosławem Kaczyńskim i z kłamcą, co sądy niejednokrotnie w Polsce stwierdziły, panem Morawieckim. No więc pan Puda jest tylko tutaj bezwolnym pionkiem w wykonywaniu dyspozycji Jarosława Kaczyńskiego. Ten wniosek należał mu się, no to jest jedyny sposób dzisiaj dla opozycji, żeby obnażać obłudę, cynizm, kłamstwo, zaniechania i to, co się nie zamierza w ogóle robić, mówimy o rolnictwie, cynicznie kpiąc z polskich prawdziwych rolników. No więc ten wniosek został złożony, no ale niestety PiS przegłosował tak, jak przegłosował. Chodzi o zaniechania, o nierealizowanie obietnic. Miały być podwojone dopłaty. Nie ma podwojenia. Miały być wyrównane z poziomem francuskim, niemieckim. Nie ma tego wyrównania. Miały być rekompensaty za ASF. Zamiast wyrównania nowe zasady negocjowane przez PiS, bądź co bądź, wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. No i tu już trzeba powiedzieć prawdę polskim rolnikom, że podstawowa płatność bezpośrednia... Teraz jest jakieś 200 euro, prawda? Zmniejszona będzie, większa jest, uśredniając, ale mówimy o procentach w tej chwili. Tak. Zmniejszy się podstawowa płatność pod rządami PiSu o 25, a nawet 30%. Wow. To jest olbrzymie zmniejszenie. W drugi filar, który jest takim filarem i środkami ukierunkowanymi... Ochrona obszarów wiejskich. Ale i modernizacja. Modernizacja obszarów wiejskich i rolnictwa jako takiego. No to myśmy koalicyjni, ja mówię myśmy jako Platforma i PSL, negocjując poprzednią perspektywę, myśmy zagwarantowali do 1 euro, które dostawaliśmy z budżetu unijnego, dopłacaliśmy z własnego budżetu 40 eurocentów. To są duże pieniądze. PiS 10% chce tylko dołożyć, czyli do 1 euro z budżetu Unii chce dołożyć 10 eurocentów. I takie jest traktowanie polskiej wsi i polskich rolników, zwłaszcza tych, którzy no są... Ale politycznie na wsi PiS osiąga sukcesy, ale chciałbym do tego wrócić, bo jedną kwestię chcę wyjaśnić, która jest elementem demagogii antyunijnej. Także słyszymy ją tutaj od naszych kolegów eurofobów w Parlamencie Europejskim, mianowicie, którzy mówią... A co nam ta Unia? Przecież można, jak Brytyjczycy, być w strefie wolnego handlu. I ja to chcę od pana usłyszeć, bo to fajnie brzmi. No strefa wolnego handlu znaczy wolny handel, a nie trzeba się stosować do tych reguł unijnych. Nazwijmy to, bo to dla polskiego rolnika jest naprawdę istotne. Czym jest, jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a jednolitym rynkiem? Wolnego handlu obowiązują wszystkie kontrole graniczne pod względem jakości towarów. A w jednolitym rynku polskie certyfikaty, potwierdzenie polskiego weterynarza
bez żadnych dodatkowych wspólny rynek, bez żadnych dodatkowych kontroli, docierają wszędzie, gdzie tylko mogą na obszarze Unii Europejskiej dotrzeć. No i to jest zasadnicza różnica, no prawda? Popatrzmy dzisiaj na to, co się w Wielkiej Brytanii dzieje, nie tylko dlatego, że brakuje im kierowców, ale dlatego, że zakłócony i to bardzo poważnie jest handel między Wielką Brytanią a pozostałą częścią Unii. A strefa wolnego handlu de facto oznacza odbudowanie bariery regulacyjnej, w naszym wypadku na Odrze. No i jeszcze jedna rzecz. Mówiliśmy chwilę o dopłatach bezpośrednich i wsparciu unijnym. Jeżeli bylibyśmy poza Unią Europejską, no to może dzisiaj byłoby jeszcze stać polski budżet na wypłacenie polskim rolnikom równowartości tego wsparcia unijnego. Ale obawiam się, że przy takich rządach i przy takim lekceważeniu reguł twardej ekonomii, no bo można popuszczać pasa do pewnego momentu, no zabraknie pieniędzy. I w pierwszej kolejności komu te pieniądze nie będą wypłacone? Polskim rolnikom. Wczoraj coś niesamowitego się zdarzyło. Najpierw chyba szef NBP-u, a potem sam premier powiedzieli, co nam tam ten plan odbudowy? Polska sobie poradzi bez tych pieniędzy. To czytałem też... Możemy pożyczyć równie tanio na rynkach, co mnie zdumiało. Bo po pierwsze, przecież 20, bardzo prawie duże... 5 miliardów ma być czystej grantów, dotacji. Prawda? Jest. Ale jest jeszcze coś. Myśmy te pożyczki zaciągnięte przez Komisję Europejską na rynkach, myśmy to już podżyrowali. Czyli nam grozi to, że będziemy żyrować za innych, a sami nie dostaniemy. Ale to jest propaganda. Jacy to my jesteśmy wielcy, jacy jesteśmy olbrzymi, jesteśmy potęgą. Mamy złoto w Narodowym Banku Polskim, mamy rezerwy, no ale to naprawdę wszystko stoi na glinianych nogach. Takie nikt tego wprost nie mówi, ile tam tych długów jest poukrywanych pod dywanem. BGK, no tak naprawdę drukowano pieniądze, żeby zaspokoić... Ćwierć biliona złotych jest ukrytych w BGK. A teraz jeśli chodzi już o sprawy rynku rolnego, bo ja jako też mieszkaniec wsi, ale i klient, i mamy Lidla, i mamy i Biedronkę, i ja mam świadomość, że jak kupuję warzywa w supermarkecie, to że większość wartości dodanej nie trafia do polskiego rolnika. Dlatego na przykład my z żoną wtedy, gdy możemy, staramy się kupować w warzywniakach. Tam chyba jest trochę lepiej. Jak to działa? To jest zjawisko, no, niestety, które dotyka rolników w całej Unii Europejskiej, a może szerzej nawet w całym świecie, ale mówimy o Unii. Że pośrednicy zarabiają najwięcej. Lat temu 15, ja mówię o pewnym uśrednianiu. Lat temu 10-15, w cenie tego, co kupujemy na półce w supermarkecie, 30% z tej ceny jak gdyby trafiało do rolnika. Dzisiaj jest to poniżej 20% już, ale ja mówiłem o uśrednieniu. Zupełnie inaczej to wygląda we Francji, w Holandii, w Danii, w Niemczech. A najgorzej, albo jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, bo rolnicy nasi, no też przez błędy transformacji, trzeba powiedzieć wprost, są najmniej zorganizowani w takich strukturach poziomych i pionowych. Pionowych chodzi o to, żeby nie być tylko zdanym na łaskę pośrednika, nie jednego, tylko pięciu może, ale chodzi o to, żeby być udziałowcem w handlu i przetwórstwie. No dobra, za chwilę odkryjemy dobrodziejstwa spółdzielczości. Przecież to ma olbrzymie tradycje w Polsce. Jeszcze w XIX wieku i w Królestwie, i w Galicji, i w Zaborze Pruskim były polscy rolnicy, tworzyli spółdzielnie. Potem komuna I to jest jedna z przyczyn. Upaństwowiła i dlatego nie ma zaufania, prawda? Ale przetrwały spółdzielnie i to bardzo dobrze. Przetrwały, są w bardzo dobrej kondycji z branży mleczarskiej. To jest nadal 70% przetwórstwa tego polskiego mleka. Z tymi efektami pozytywnymi, o których mówiliśmy, że 40% przetworów mlecznych polskiego mleka jest eksportowane, to są spółdzielnie mleczarskie. Natomiast w innych dziedzinach... A co robi z Połem? Jak chodzę Nowym Światem, to czasami widzę, jest centrala, z Połem jest. No centrala jest i sklepy też są, tylko że to naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, no nie chciałbym tutaj źle mówić, broń Boże, ale to nie jest ta spółdzielczość, o której ja mówię, mając na myśli spółdzielczość francuską, czy te powiązania producentów z przetwórstwem, chociażby w Danii. Przed programem chwilę rozmawialiśmy, mówiłem, że producenta trzody chlewnej w Danii nie interesuje cena
za wagę, że tak powiem, oddaną tego tucznika, bo on jest udziałowcem. Udziałowcem. Jak tu straci, firmy, to tam zyska. No on ogólny bilans tej firmy się liczy i ten bilans jest jego też. Ale PiS ma odpowiedź, taką w swoim stylu, centralistyczną, państwowy koncern spożywczy. No ładnie to brzmi, jeżeli się go jeszcze opakuje w mediach działa, publicznych. Czy tylko to jest działało, hasło? No bo dało głosy. No bo jak ludzie usłyszeli, że państwo od nich kupi i to jeszcze po gwarantowanej cenie, no to dlaczego takiej formuły nie przyjąć? Tak. Ja uważam, że skończy się to, jeżeli dalej będzie kontynuowane, taką samą katastrofą, jak wiele innych pomysłów. Będą dobre pensje. Będą dobre pensje dla działaczy PiS-u. Będą dobre pensje dla działaczy, dla rodzin, w zarządach i w radach nadzorczych tego holdingu. Natomiast jest możliwość i to teraz jest naprawdę świetna możliwość, zaraz powiem dlaczego. Sytuacja sprzyja, żeby tym rolnikom w poszczególnych branżach, którzy pozostali jeszcze na rynku i chcą się rozwijać, żeby stworzyć możliwość przejęcia udziałów czy zorganizowania się jako udziałowcy bądź w firmach, które handlują, bądź w zakładach przetwórczych, które tego przetwórstwa dokonują. Mamy jeszcze w rękach Skarbu Państwa pewne firmy rolno-spożywcze z otoczenia rolnictwa, które mogłyby się stać rzeczywiście tym zaczynem. W przetwórstwie jesteśmy potęgą. Ale naprawdę wspominaliśmy Bank Gospodarstwa Krajowego, jak proponowałem, no niestety już będąc w opozycji, pewien program, żeby przez Bank Gospodarstwa Krajowego stworzyć pewne preferencje czy korzyści dla firm, które zechcą, że tak powiem, podzielić się udziałami z tymi, którzy dostarczają surowiec. To jest naprawdę możliwe, nie trzeba szukać gdzieś tam, wymyśleć czegoś nowego. Są na Zachodzie przykłady, gdzie to zrobiono. Co prawda zaczęto kilkadziesiąt lat temu, na przykład w Niemczech jest taki koncern bardzo duży, cukrowy, Südzucker. Tam jest 70% ponad udziałów w rękach producentów buraka cukrowego. Producentów buraka cukrowego w Niemczech. Mało tego, w Polsce, jak kupujemy gdzieś tam w sklepach, wcale nie dużych, ale i mniejszych, lody Schellera, to wkładamy po euro tam do kieszeni rolników niemieckich, bo oni są, ten Scheller wchodzi w skład tego holdingu. Unia ma strategię od farmy do widelca. Działa to? No ładnie to brzmi. Prawda? W ostatnich tam godzinach, można powiedzieć, ukazała się, ukrywana wcześniej przez Komisję Europejską, taka analiza skutków tej strategii połączonej z tym zazielenieniem, wymogami bardzo ostrymi, które wejdą w życie, ograniczeniem nawożenia, ograniczeniem stosowania środków chemicznych. Z jednej strony trzeba tego pilnować, bo chodzi o zdrowie. To jest jeden z wymogów traktatowych, czy celów traktatowych Unii Europejskiej. Ale też będą fundusze na zieloną transformację, prawda? To za chwilę dojdziemy do polskich uwarunkowań. I są szacunki, że niestety produkcja w Unii może spaść o kilkanaście nawet procent. No, życie w świecie pustki nie lubi. Tą produkcję będzie musiało zastąpić coś, co tutaj nam wjedzie. No, polscy rolnicy na przykład na gorszych glebach masowo ustawiają instalacje fotowoltaiczne. Szczególnie na wschodzie Polski. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawe. To musi być też powiązane z odległością do stacji transformatorowych. No, to nie jest, że tak powiem, remedium na problemy polskiego baterie, rolnictwa. Plus baterie, plus wytwarzanie do wodoru i jesteśmy w domu. Panie pośle, oczywiście, że to trzeba realizować. Sam niedawno u siebie też inwestowałem i widzę u sąsiadów, 10 kW, a pan? No prawie 10, prawie 9. Mamy pewien problem w Polsce. No bo statystycznie mówi się, PiS to cały czas powtarza i komisarz Wojciechowski, że mamy w Polsce 1 300 000 gospodarstw. Średnia to jest 11 hektarów, czyli cały czas pokazujemy siebie. To jest jedno duże pole. Tam. Pokazujemy siebie jako Polskę, jako ten przykład rolnictwa rozdrobnionego. Produkować na rynek, trzeba mieć trochę więcej. Panie pośle, to nie ma nic wspólnego z realiami dzisiejszej Polski. Nie. Rok temu ukazał się taki raport najlepszych polskich ekspertów, fachowców z dziedziny ekonomii, socjologii wsi. Raport nazywa się Polska Wieś 2020. I oni oczywiście też wskazują te statystyczne dane, dane Agencji Restrukturyzacji, gdzie 1 300 000 osób w Polsce składa wnioski o dopłaty, czyli teoretycznie tyle mamy gospodarstw. A oni piszą, że 80% tych, którzy składają wnioski o dopłaty, działalności rolniczej nie prowadzą. Składają te wnioski, dlatego że są właścicielami kilkunastu hektarów.
To są rolnicy, którzy zdecydowali się zaprzestać działalności, albo to są dzieci, spadkobiercy tych, którzy kiedyś byli rolnikami. Nic z tym złego, prawda? Jeżeli tego nie uporządkujemy, to nie rozwiążemy problemów Zielonego Ładu. Tych dużych gospodarstw. Nie rozwiążemy problemów pełnego wykorzystania środków unijnych dla rolnictwa. Oczywiście właściciel gruntu ma święte prawo własności i musi się umówić z tym, kto orze i sieje, na czynsz dzierżawny odpowiedniej wysokości, żeby to zadowalało obydwie strony. A podmiotem polityki rolnej musi być ten, kto orze i sieje. I z tym mamy dzisiaj w Polsce największy problem. Rok temu wspólnie udało nam się tu w Parlamencie Europejskim w takim rozporządzeniu o planach strategicznych, na podstawie których każdy kraj członkowski będzie wdrażał nowe zasady WPR-u, udało nam się wpisać taki artykuł. Każdy kraj członkowski na podstawie własnych uwarunkowań opracuje i wdroży definicję aktywnego rolnika. Tak, żeby tylko aktywni, prawdziwi rolnicy, a nie ci, którzy no, tylko są właścicielami gruntów, bo to nie jest rolnik. On jest właścicielem gruntów. Żeby oni byli podmiotem tej polityki. Dzisiaj w Polsce przeciętnie rolnik połowę gruntów, które użytkuje, to jest jego własność bądź formalna dzierżawa, a druga połowa to jest nieformalna dzierżawa. I on dopłaty do... Dlaczego nieformalna? Ja wydzierżawiam grunt, od tego nie ma podatku de facto. Ale nie podpisuje pan ze mną żadnej umowy. Nie, ale z moim dzierżawcą mam umowę. Nie, umowę, ale oczywiście. Mówię, że pan mi to wydzierżawia, panie pośle, i pan ze mną nie podpisuje żadnej umowy. No na zasadzie takiej, że pan składa wniosek o dopłatę, a ja będę orał i siał i czerpał z niego kieśnie. Nie, ja mam formalną umowę, zadeklarowane to medal wszystko. Panu przyklejam za chwilę. że to jest wzór do naśladowania, ale to jest... wyjątkowa sytuacja, że co się dzieje. To jest 50% gruntów dzisiaj użytkowanych przez rolników jest w dzierżawie nieformalnej. Czyli na 50% gruntów rolnik, ten prawdziwy, nie uzyskuje ani jednego euro, ale pal go 6. Bo to jest jak nie, gdyby to mogą ekwiwalent... się umówić, że rolnik dostaje. Równie nie, dobrze, no dobrze, może dobrze być. Ale nie ma tej umowy. Nie ma tej praktyki. Aha. Nie dostaje ani jednego euro, ale to powiedzmy jest ekwiwalent tej dzierżawy. Ale oprócz dopłat bezpośrednich są środki w tej chwili już za programy rolno-środowiskowe w drugim filarze. A w pierwszym filarze od 1 stycznia 2023 25-30% środków, to co mówiłem na początku, że o tyle będzie zmniejszona ta podstawowa płatność, będzie uzależnione od realizacji tak zwanych ekoschematów. Realizujesz, dostaniesz większe pieniądze. Nie realizujesz, nie dostaniesz, ale możesz realizować, jeżeli jesteś formalnym posiadaczem i użytkownikiem tej ziemi. Albo dzierżawcą. Jeżeli formalnym dzierżawcą no jesteś, ale jeżeli, no ale nasz minister, którego wspominaliśmy, zresztą podobnie i premier, i wicepremier Kaczyński, podobnie komisarz Wojciechowski, oni twierdzą, że mamy 1 300 000 gospodarstw i po prostu będą bronić każdego z nich, żeby dostali do dopłaty. A propos prezesa Kaczyńskiego, no PiS próbował już... uszczęśliwić polskich rolników. Najpierw de facto zablokowano handel, obrót ziemią na wsi, prawda? Wszystko, co jest, powyżej hektara już nie może nadal być. Nadal jest zablokowane. No. Dlaczego rolnikom to nie przeszkadza? Nie ma możliwości kupowania z zasobów państwowych. No, rolnicy no, dzierżawią, chcieliby myśleć o przyszłości, o inwestycjach i chcieliby stać się rzeczywiście właścicielami. To jest uniemożliwione. No i piątka dla zwierząt, to jest polityczne działanie, bo straszono kapitałem zagranicznym Niemcy kupują i wykupi, i tak dalej. No ale dzisiaj prawda jest taka, że jak w statystyki zajrzymy, to dzisiaj tak naprawdę więcej się sprzedaje niż wcześniej. Także to była czysta demagogia. Natomiast piątka dla zwierząt. No pan minister Puda jest takim uderzeniem w twarz przez Kaczyńskiego tych rolników. Mówiliśmy o tych eksportowych naszych osiągnięciach i w drobiu, i w wołowinie. No to trzeba pamiętać, że... I w jednym i w drugim przypadku 30-40% tego eksportu to jest eksport mięsa pozyskanego metodami no, religijnymi, wymogami religijnymi. Jeżeli by tego w Polsce zakazać, no to mamy katastrofę na tych podstawowych rynkach i stąd tak wielki bunt po stronie rolników. Bunt też byłego ministra Ardanowskiego, który stracił funkcję. No a ministrem został ten, który był twarzą tych projektów. Mamy nowy podmiot, Agrounia, która chce na przykład, żeby te prowadzona przez pana Kołodziejczaka, byłego radnego PiS, ale mają taki postulat na przykład, żeby supermarkety musiały kupować różne produkty od różnych producentów. Co pan sądzi?
Tam jest dobra myśl. Ja bym to musi być bardziej rozłożone na czynniki pierwsze. Bardziej bym to, że tak powiem, regionalnie podchodził do tego rozwiązania. Kwestie procentowe to trzeba poprzedzić precyzyjnymi badaniami, bo mogłoby się okazać, że te 50% to z nawiązką każdy supermarket wypełnia. Ale to są poszczególne produkty, poszczególny asortyment trzeba sprawdzić. Agrounia i jej lider, tak jak pan wspomniał, kiedyś zaczynał swoją drogę jako radny Prawa i Sprawiedliwości, no dzisiaj bardzo mocno krytykuje Prawo i Sprawiedliwość i słusznie. Człowiek ma charyzmę, młody, potrafi przyciągnąć do siebie wielu jeszcze prawdziwych rolników. No teraz pytanie, czy zechce ten swój potencjał, łącznie z propozycjami, o których mówimy. No ale mówi też o tym, żeby wewnątrz Unii bariery celne tworzyć, no nie, co jest oczywiście niewykonalne. No więc to musi się... I byłoby bardzo szkodliwe dla polskiego rolnika. No przede wszystkim my byśmy przegrali, bo to my mamy tą potężną nadwyżkę w obrotach handlowych. To nie działa w jedną stronę. Jeżeli my chcemy jakieś bariery, to w drugą stronę też byśmy musieli się spotkać z takimi samymi barierami albo większymi. No więc absolutnie nie. W ramach prawa unijnego. Natomiast naprawdę wydaje mi się, że od pana Kołodziejczaka wiele może zależeć w przyszłości i również politycznie, bo ten potencjał, który zgromadził i który być może jeszcze zgromadzi, może obrócić, żeby doprowadzić Polskę, postawić, że tak powiem, na nogach, a może nadal wesprzeć czy kontynuować to, co, z czym mamy dzisiaj do czynienia, a byłaby to katastrofa. Ja mu życzę wszystkiego dobrego. Na koniec, załóżmy, że wygrywamy wybory w 2023, znowu jest koalicja, znowu jest pan ministrem rolnictwa i ma pan możliwość zgłoszenia w umowie koalicyjnej jednego najważniejszego, najpilniejszego postulatu. Jaka byłaby decyzja czy postulat numer jeden dla polskiej wsi? Upodmiotowić tych polskich rolników, o czym mówiłem wcześniej, że właściciel gruntu, czynsz dzierżawny, rolnik jest podmiotem i w pełni korzysta z wsparcia unijnego i krajowego. I drugie, program, ja mówię drugi punkt, ale łącznie bym to traktował, program, który doprowadzi do tego, że rolnik będzie nie tylko wytwórcą, ale również uczestnikiem handlu i przetwórstwa. Z taką ilością gospodarstw, jaką mamy dzisiaj, a jest to około 400 tysięcy, a nie 1 300 000, można ten program naprawdę zrealizować. Musi być wola polityczna. A jeszcze może jako postscriptum. PiS lubi udawać, że Unią rządzą jacyś oni. A przecież tymczasem w Komitecie Komisarzy jest członek PiS-u. Nomen omen były chyba też szef PSL-u, prawda? Co on tam robi? Panie pośle, ja mam wrażenie, że dzisiaj polscy rolnicy największego przeciwnika i wroga wręcz mają w Komisji Europejskiej, a tym przeciwnikiem jest pan Janusz Wojciechowski, który nie chce upodmiotowić polskich rolników i nie chce ich tak naprawdę wesprzeć. Jeżeli tak traktuje polskich rolników, no to wyobraźmy sobie, jakie ma spojrzenie na pozostałą część europejskiego rolnictwa. Panie komisarzu, prosimy o powrót do korzeni, o dbanie o interes Polski i polskich rolników. No prosimy, ale powiedzmy szczerze, ja na to bez wielkiej nadziei. Nie. Dziękuję serdecznie. To była Rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Jeśli się państwu podobało, proszę podawać dalej, szerować, lajkować, udostępniać. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Ze Strasburga. Dziękuję z jeszcze raz za zaproszenie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy, do widzenia.